Witam wszystkich z powrotem na moim kanale. Po dłuższej przerwie znowu na mój kanał wraca Mateusz. Witam Cię. Cześć. Słuchajcie, dzisiaj byśmy troszeczkę pogadali o cyklach z nandrolonami. Coś jak tren deka NPP, bo na grupach zauważyłem, że jest całkiem sporo zapytań o to, czy to jest cykl, na który może wejść każdy, nie? I teraz pytanie, co myślisz o takim połączeniu tren deka? Słuchajcie, jak już pewnie wiecie albo i nie wiecie z mojego kanału, bo też kiedyś tam prowadziłem, ja nie jestem zwolennikiem deki. Nie jestem zwolennikiem deki ze względu na to, że po pierwsze, jeśli chodzi o moje doświadczenia i doświadczenia też moich klientów, którzy się przewijali, osób, które, że tak powiem, potrzebowały pomocy po zażywaniu właśnie stosowaniu sterydów, to najwięcej takich klientów było po dece, po nandrolonach, ale przede wszystkim po dece. Najczęściej spotykany problem to jest kwestia libido, które bardzo często po użyciu cyklu z deka, durabolinem, NPP i tak dalej, było po prostu słabe. Deka mocno blokuje, ciężko jest się odblokować, powoduje to problemy, szczególnie w kwestii kobieco-męskiej. Tak. Druga sprawa, deka przyczynia się do depresji, do stanów depresyjnych. Często jest problem z odczuwaniem szczęścia. Jest to często powiązane też z prolaktyną, której wiele osób po prostu nie kontroluje na cyklach z deką. Wiele osób nawet nie robi badań, które są tak naprawdę podstawą, jeśli chodzi o tego typu cykle. No ale generalnie prolaktyna, która znajduje się gdzieś tam wysoko, powoduje, że przestaje się odczuwać szczęście, pojawia się depresja i człowiek zaczyna szukać tego szczęścia na siłę. Często przez to, szukając jakichś nowych, powiedzmy, kontaktów damsko-męskich, często poprzez poznawanie jakichś tam nowych kobiet, co często, jeśli chodzi o osoby, które są w związkach, powoduje, że ten związek się rozpada lub zaczynają się poważne problemy. Jest ogólnie problem z odczuwaniem uczuć, często problem z odczuwaniem tego, co czuło się wcześniej do osoby, z którą się było, ale to tak naprawdę jest początek problemów. No nie zważamy też na uczucia tej drugiej osoby, nie? Tak, tak, nie zważamy też na uczucia tej drugiej osoby, ale to jest tak naprawdę początek problemów, bo później taka osoba sięga też po rzeczy materialne, które mają dać takiej osobie szczęście. Kupuje sobie drogie zabawki, czy to samochody, czy jakieś nowe komputery, czy nowe smartfony, na które często takiej osoby nie stać. Jest to zwykle ponad stan i często zaciąga się, powiedzmy, kredyty, pakuje się w niepotrzebne koszta, niepotrzebne wydatki, przez co pojawiają się problemy z kasą. Problemy z kasą, zapożyczenia u rodziny, potem ciężkie relacje z rodziną, ogólnie z osobami bliskimi są cięższe relacje, więc wiele takich osób kończy na przykład na hazardzie z myślą, że szybko się wzbogacą, spłacą długi. Zaczynają się też problemy z pracą, często problemy z używkami. Oczywiście nie mówię, że dotyczy to wszystkich osób. Na pewno znajdzie się wśród Was cała lista osób, które w komentarzach napiszą, co on to gada. Ja na cyklu z deką czułem się po prostu świetnie. Tak, jest to kwestia dawki, jest to kwestia osoby. Jedna osoba jest słabsza psychicznie, druga jest mocniejsza psychicznie. Jeśli jesteś w stanie znieść sajdy deki lub nawet wręcz ich nie odczuwasz, jak najbardziej cykl z deką jest dla Ciebie. No i tutaj przychodzi właśnie kwestia tego, czy deka z trenem to jest cykl dla każdego. No nie jest to cykl dla każdego. Osoby, które nie będą znosiły dobrze deki, automatycznie nie powinny łączyć deki z trenem, bo tren to jest kolejny środek, który wpływa dosyć mocno na nasze zachowanie i naszą psychikę. Jak deka bardziej w sposób taki, powiedziałbym, depresyjny, tak, tren bardziej wpływa na agresję.
I tutaj też oczywiście nie każdy z Was będzie to odczuwał. Jedni będą się czuć na terenie świetnie, inni znowu będą na tym trenie strasznie nerwowi. Ja nawet na wyższych dawkach trena, oczywiście tutaj też to jest kwestią dawki. Jeśli ktoś bierze tam na przykład 50 trena co drugi dzień i już bywa porywczy, to zdecydowanie nie powinien wchodzić na setkę czy 150 trena co drugi dzień. U mnie na przykład przy tych wyższych dawkach, bo ja ogólnie uważam, że dosyć dobrze znoszę tego typu rzeczy, ale przy wyższych dawkach pojawia się taka nerwowość, pojawia się takie coś, że nawet zadanie głupiego pytania przez jakąś bliską osobę powoduje, że ja się już irytuję, że w ogóle to pytanie zostało na przykład zadane, więc tutaj też kwestia do Was. Jeśli planujecie taki cykl z użyciem trena i deki, musicie być pewni, że na poszczególnych tych środkach solo i trenie i dece z osobna będziecie się czuć w miarę dobrze, w miarę w porządku, nie będziecie ani porywczy, ani agresywni, ani skłonni do robienia, że tak powiem, głupot, bo no tak jak mówię, dla niektórych to wystarczy pójść do klubu i ktoś ci tam szturchnie i od razu dochodzi do rękoczynów i mamy tutaj Fame MMA, a potem policja i zawiasy o pobicie, no nie? Są takie przypadki i to są przypadki, które jestem pewien, że na przykład gdyby te osoby nie użyły trenbolonu, to miejsce nie miałoby w ogóle, zdarzenie nie miało miejsca, nie? No u mnie na przykład, ja akurat skorzystałem z tej Twojej podpowiedzi, tren 2:1, w sensie więcej trena, mniej teścia, no i powiem Ci, że zdecydowanie mniejsze sajdy, nie? I swoim podopiecznym też jakby to radzę i też są jakby bardziej za tym, nie? Bardziej skłonni do więcej ilości trenbolonu. Tak, generalnie są różne sposoby brania trena. Tren w stosunku 2:1 do testosteronu, czyli na przykład 2 razy więcej trena niż testosteronu. Wtedy często się dodaje jakieś tam pochodne DHT i oczywiście HCG w trakcie cyklu. W tym momencie testosteron będzie niżej, mniejsza też będzie aromatyzacja do estradiolu. W tym momencie sajdy, które powoduje tren, są zdecydowanie mniejsze. Jest też taka teoria, że trenbolon z testosteronem dosyć mocno walczy o receptory androgenowe i według tej teorii niższa podaż testosteronu, a większa podaż trena powoduje, że ten tren jest w stanie się lepiej rozkręcić, będzie lepiej wykorzystany, przez co też nasze samopoczucie będzie lepsze. I ja nawet stosowałem takie cykle całkowicie wyłączając testosteron, które jakby opierały się tylko na pochodnych DHT, na trenbolonie i na HCG, czyli na przykład Masteron Trenbolon HCG albo Winstron Trenbolon HCG. Fajnym pomysłem też jest na przykład Primobolan do trena. I generalnie na tych cyklach czułem się w sumie najspokojniejszy, czułem się świetnie. Trenbolon dawał dużo taki suchszy mięsień. I naprawdę efekty były, moim zdaniem, jeśli chodzi o właśnie takie połączenie, najlepsze, jeśli chodzi o trenbolon. No i teraz skupiając się na tym pytaniu, czy tren z deką to jest cykl tylko dla zawodowców? Generalnie zawodowcy to są osoby, którym zależy najbardziej, bo to od tego zależy, czy one wygrają zawody, czy nie. Przede wszystkim no, od ich dobrego treningu, dobrej diety, ale też od dobrego cyklu. I takie osoby muszą rozważyć wszelkie za i przeciw temu, co może zrobić tren z deką. Oczywiście może sporo wpłynąć na ich psychikę. Mogą naprawdę mocno pogorszyć swoje relacje ze znajomymi, z najbliższymi osobami, ale efekty trena z deką są naprawdę rewelacyjne. To jest faktycznie jeden z mocniejszych cyklów, jakie znam. Czy jest to cykl, powiedzmy, potrzebny do wygrania zawodów, czy jest niezbędny? Nie, nie jest. Czy jest to cykl tylko dla profesjonalistów? No nie, no jeśli jesteś amatorem i uważasz, że jesteś odporny psychicznie, albo
że twoje kontakty z rodziną na pewno nie zostaną zachwiane przez cykl sterydowy, bo jesteś w stanie nad sobą w 100% panować. Okej, próbuj, ale w momencie, gdy zauważysz, że jednak twoje zachowanie nie jest w 100% takie, jakie być powinno, że jesteś w stanie zrobić komuś krzywdę, czy to słownie, czy to w postaci rękoczynów, jak najszybciej po prostu odstaw tego typu środki. Nie ma sensu. Nie ma sensu tego wtedy ciągnąć dalej. No więc właśnie, a to też jest taki problem u ludzi, nie? Że jak już jesteś na tych środkach i ktoś ci zwraca tą uwagę, no to wtedy wiesz, jest, wszyscy jest, dookoła są źli, to jest, jesteś w porządku, tak. Nie? Jest tak, jest wszystko odbierane w taki sposób, jakby to wszyscy byli tymi złymi, a osoba, która tak naprawdę jest winowajcą tego wszystkiego, czyli osoba będąca na cyklu, jest w porządku. Wszystkich po prostu traktujemy jak swoich wrogów. Więc trzeba jeszcze przed cyklem rozsądnie podejść do tego i pamiętać o tym, że jeśli pojawiają się jakieś problemy, to one nie wzięły się znikąd, tylko jest tego jakieś źródło i tym źródłem zwykle są właśnie środki dopingujące. Ale to myślę, że każdy powinien dojść już do tego sam. A w praktyce i tak wiadomo, jak jest. Kto ma wziąć, ten weźmie, kto ma spróbować, ten spróbuje. I kto ma zamiar powiedzieć stop, kiedy już będzie źle, ten zrobi stop. Kto nie będzie w stanie, ten się po prostu będzie zapominał i straci tak naprawdę, może stracić bardzo wiele. No właśnie, jeśli chodzi też, czy ten, tak jak żeś wspomniał chwilę temu, czy ten cykl jest trendeka, czy on jest jakby konieczny, żeby przejść na wyższy level, nie wiem, żeby zawody wygrać czy coś, no to wcale nie. Wcale bo to nie. Jest tak samo, ludzie myślą, że już na takim wyższym poziomie trzeba walić hormon z insuliną. To jest przykład chociażby tego, że na hormonie nie trzeba... Ja nigdy w życiu nie stosowałem, szczerze mówiąc. Raz przez 3 miesiące stosowałem MK677, ale generalnie tak, no może teraz nie mam jakiejś formy, bo nie trenuję już tak jak kiedyś, ale no przede wszystkim może przez to, że dużo pracy i trochę inne priorytety. Ale dalej jakąś tam formę utrzymuję, co można zobaczyć tam na moim Instagramie. Mam nadzieję, że podlinkujesz link do Insta, byłoby fajnie. Aczkolwiek tak, no, można bez hormonu insuliny. Tak samo można bez połączenia trena z deką. Aczkolwiek, jakbym ja miał wybierać, szczerze, bardziej bym szedł w stronę hormonu z insą, niż w stronę połączenia trena z deką. Już prędzej tren, bo ogólnie mnie tren bardziej odpowiada. Na trenie czuję się zdecydowanie lepiej. Deka działa na mnie bardzo usypiająco i demotywująco. Poza tym właśnie jak wszystko jest u mnie kolorowe, tak na dece zaczyna być wszystko szare. I tutaj właśnie mowa o emocjach, o uczuciach są po prostu nijakie, mega nijakie.